nie rozumiem. Coś takiego. Mnie się widzi, że coś tu nie w porządku. Ja to? Na pewno w domu nie ma nikogo w zupełności. Jakże można. Czy ja wyglądam na tako? Zresztą, jeżeli pan Majcherek zazdrosny, to proszę wejść i sprawdzić. To właśnie przebrałem sobie troszeczkę ubranko, bo mi się zaklejstrowało. Już chyba wyschło. Zaraz przyniosę. Gościa. Dzień dobry, panno Maniu. Dzień dobry. Ślicznie pani dziś wygląda. A nóżki jakie zgrabne. Zobaczcie śliczno. Ale o, panie Majcherek. Maniu, pomóż. A może pan lepiej usiądzie? Proszę. Siadam w ten czas. Mamy mlecze jak złoto. Maniu, bierze. Antem. Co? Do Mani przyszedł jakiś laluś. Rozebrał się do Adama i jeszcze Mania to ubranie wyniosła. Bujaś, brachu. No widzisz przecież. Bałem się, żeby Maciejowa nie zrobiła Mani jakiejś draki. To powiedziałem, że to moje ubranie. Nic nie kapuje. Ale bądź głupi, masz to ubranie. Idź do szopy i zaczekaj na mnie. Ja tam sprowadzę tego faceta, to z nim pogadam. Zobaczysz. Ja też z nim pogadam. Aż miło popatrzeć na taką buzię. Po prostu jak malowanka, obrazeczek w zupełności. Przesada, panie Majcherek, przesada. Ja nie mówię, żeby nie, ale tak zaraz obrazeczek. Bo ten kot. A to tam panny Mani pokoiczek w zupełności. Mój. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem panińskiego pokoiczku. Wyobrażam sobie, jak tam ślicznie w ten czas. No, Maniu, pokaż panu Majcherkowi. Kiedy tam nie posprzątane. Ale o, pan Majcherek wybaczy. A w zupełności, naturalnie w ten czas. Ładna chustka. Matka mi ją kupiła na imieniny. A czego to panna Mania tak ucieka ode mnie? No przecież nie zjem. Chociaż smaczna w ten czas w zupełności. No panno Maniu, no co jest? No. Panno Maniu, no. Już nic. Za Halkę pan tu przyszedł. Cia, dawaj ubrania. Słuchaj, co to za urocza dziewczyna? Niby kto tak? Mania, można się w niej zakochać do szaleństwa. To radzę się odkochać. I to jak najszybciej. Ty, co to za jeden Antek? Do wczoraj mój szef, a od dziś nieprzyjaciel. Co to znaczy? Znaczy się, że zgłaszam dymisję z posady u pana lakiernika i nie życzę sobie, żeby pan się koło Mani kręcił. Ani ja się nie życzę. A cóż wy macie za prawo, huh? O prawie, panie pacykarz, lepiej nie gadajmy. No, ma pan dosyć swoich paniusiek w mieście i radzę panu po dobremu nie zaciepiać naszych dziewcząt. Bo inaczej ja za niego nie ręczę. Tak, ani ja za niego. No, a teraz spróbuj pan, żebyśmy pana więcej nie widzieli. Bo inaczej ręka, noga, mózg na ścianie. Tak. No. To ty taki przyjaciel, dajesz mnie bić? No a ty? No, uderz! No. Uderz!
pierwszy. No. Udeś ty. Udeś ty, no. Ty pierwszy. No spróbuj. No, spróbuj, spróbuj. Ty pierwszy. Ja krył mój ojciec. Ja krem był po dziadku, a ja dorożkę z koniem ojcu wziąłem w spadku. I chociaż przez taksówki mam co dzień mniejszy dochód, ja nigdy nie zamienię fiakra na samochód. Mój koń to mój przyjaciel, nie żadna tam maszyna. I kocha mnie jak ojca, a ja go tak jak syna. Kto z nami jechał chociaż raz, ten nigdy już nie zdradza. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz. Nie pędzi jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, o tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Te modne wynalazki, te różne winy, to wszystko diabła warte. Tak samo jak maszyny, kiełbasa, kielich wódki i piwo, proszę panu. To lepsze witaminy od wszystkich auroplanów. I niech tam sobie mówią, że niby dziś kultura. Widocznie jajko chce być mądrzejsze dziś niż kura. Gdy chcesz, to samochodem jedź, lecz jeśli pragniesz frajdę mieć, bierz fiakra, nie auto, bo konik nie gaz. Nie będzie jak czas, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz. Nie będzie jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Co jest? Co jest? Dancing! Do roboty marsz! Do kuchni! No, płacić! Ile się należy? Nie, głupstwo! Pomidory, wódka, węglina... 7,80. Kurde. O, przepraszam, przepraszam, ja fundowałem, ja płacę. Nie. Nie, absolutnie nie, ja fundowałem. No jak nie, to nie. Proszę, płacę rachunek, proszę resztę. Dziękuję. Proszę, resztę. Dziękuję. Wszystko uregulowane. Wszystko płacone, wszystko w porządku. To dobrze. Tylko się z przyjacielem pożegnam. No, Gumułka, daj buzi. Buzi. Panie F., panie Fiakier, gospodarzem się pan nie pożegna? A rzeczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przecież to pan miałeś wyjść, nie ja. Rzeczywiście. Do widzenia. Niedobrze. Zalał się Hitler. Wiele bardzo mądry człowiek, taką złą nawyczkę miał, że jak tylko drzwi zobaczył, między drzwi ten palec pchał. Tem ktoś drzwiami nagle trzasnął, wylocowanego dnia, i z jednego jego palca się zrobiły nagle dwa.